Witam serdecznie. Detektyw prawdy TV. Szanowni słuchacze, nie każdego da się uratować. Jezus Chrystus przyszedł, tak jak powiedział, do chorych, a nie do tych, którzy uważają się za zdrowych. I tak jest ze zbawieniem. I tak jest również z tą sytuacją, która ma miejsce teraz. Z tą jakby ukra, co dalej, inicjacją Polski i tak było z planowaną demonią. Kto chciał zrozumieć, ten zrozumiał. Kto chciał zaczerpnąć wiedzy od innych, zaczerpnął. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Każdy ma swój rozum, każdy ma swój intelekt i ma póki co jeszcze w pewnym sensie wolną wolę. Pomimo tego, że telewizja dokonuje masowego brainwashu, to każdy ma jednak wolną wolę, bo jednak jakby nie było, ktoś włącza ten telewizor, ktoś przyjmuje te wiadomości, mimo różnych kłamstw i zawiłości. Dzisiaj chciałem wam przedstawić właśnie taką opowiastkę o osiołku, tygrysku, która odzwierciedla to, co ma miejsce teraz. I jest w tym zawarte przesłanie do nas wszystkich, jak mamy podchodzić do ludzi, którzy prawdę odrzucają. Posłuchajcie, bo jest to bardzo cenne przesłanie, bardzo wartościowe i powinniśmy sobie je zakodować na wieki wieków. Pewien osioł powiedział tygrysowi: trawa jest niebieska. Tygrys odpowiedział mu: nie, trawa jest zielona. Dyskusja nabrała tempa i obaj postanowili poddać sprawę arbitrażowi i w tym celu zwrócili się do lwa, króla zwierząt. Przed dotarciem na polanę w lesie, gdzie na tronie siedział lew, osioł zaczął krzyczeć: wasza wysokość, czy to prawda, że trawa jest niebieska? Lew odpowiedział: to prawda, trawa jest niebieska. Osioł rzucił się naprzód i kontynuował: tygrys nie zgadza się ze mną, zaprzecza i denerwuje mnie. Ukarz go. Król wtedy oświadczył: tygrys zostanie ukarany 5 latami milczenia. Osioł skoczył z radości i poszedł swoją drogą, zadowolony i powtarzający: trawa jest niebieska, trawa jest niebieska, la 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 la. Tygrys przyjął jego karę, ale zapytał lwa: wasza wysokość, dlaczego mnie ukarałeś? Przecież trawa jest zielona. Lew odpowiedział: w rzeczywistości trawa jest zielona. Tygrys zapytał: więc dlaczego mnie ukarałeś? Dlaczego mnie karzesz? Lew odpowiedział: to nie ma nic wspólnego z pytaniem, czy trawa jest niebieska, czy zielona. Kara jest taka dlatego, że tak odważna, inteligentna istota jak ty nie może tracić czasu na kłótnie z osłem, a na dodatek przyjść i zawracać mi głowę tym pytaniem. Najgorszą stratą czasu jest kłótnia z głupcem i fanatykiem, któremu nie zależy kompletnie na prawdzie ani na rzeczywistości, a jedynie na zwycięstwie swoich przekonań i złudzeń. Nigdy nie marnuj czasu na dyskusje, które nie mają sensu. Są ludzie, którzy mimo przedstawionych im dowodów nie mają zdolności zrozumienia i inni, którzy są zaślepieni przez ego, brak pokory, nienawiść, urazę, a jedyną rzeczą, której chcą, to mieć rację, nawet jeśli jej nie mają. Kiedy ignorancja krzyczy, inteligencja milczy. Twój spokój i cisza są warte o wiele więcej.
Celowo dałem taką pauzę, jakby wychodząc naprzeciw ostatniemu zdaniu, ostatniemu przemyśleniu. Twój spokój i cisza są warte o wiele więcej. A więc nie wchodźmy w dyskusję z osłami. W dyskusję możemy wchodzić z ludźmi, którzy poszukują prawdy, ale powiem wam, że nie tylko dlatego przeczytałem wam tę jakby opowiastkę, żebyśmy mieli dobry stosunek, pozytywny i kojący dla naszej duszy, wchodząc w relacje z takimi no, symbolicznymi osiołkami. Tutaj nie ma co się obrażać, czy nikt nie powinien się obrażać, jeżeli się mówi, bo to jest tylko pewna figura retoryczna. Mówię wam to dlatego, że kiedy przyjdzie Antychryst, masa ludzi będzie mówiła, że trawa jest niebieska. Masa ludzi będzie pod wpływem telewizorów, pod wpływem tych samych polityków, którzy oszukiwali przez ostatnie dekady, tak? Bo ci, co żyją, powiedzmy, to oszukiwali przez ostatnie dekady. I ci sami ludzie, którzy głosili covidianizm, a teraz głoszą tę retorykę żółto-niebieską, będą pierwszymi, którzy będą skandować i wywyższać Antychrysta. Oni sobie zrobili teraz test z tą Ukrainą po to, żeby zobaczyć, jak społeczeństwo przyjmie kogoś wykreowanego przez media. Jak przyjmie na przykład zwykłego komika, zwykłego aktora którejś tam klasy, który nawet nie dorównuje, powiedzmy, Robertowi De Niro, nie dorównuje Tomkowi Cruise'owi, nie dorównuje Russellowi Crowe'owi czy wielu innym aktorom, nie dorównuje, a jednak stał się bohaterem nie tylko narodowym, ale bohaterem dla całego świata. Tak więc to, co mamy, to co się dzieje teraz, jest po prostu poligonem dla tych, muszę się pilnować, dla tych sił wrogich Słowu Bożemu, powiedzmy tak, najdelikatniej mówiąc. I bardzo mnie to zasmuca, gdyż większość osób przyjmie Antychrysta z otwartymi rękoma. Ja to mówiłem w filmie na Rumble. Jak nie zapomnę, to umieszczę link do mojego wczorajszego filmiku. I no, chciałem przeprosić tych, którzy oczekują filmu omawiającego Ezechiela, dlatego że to będzie film, który prawdopodobnie będę musiał albo tworzyć w dwóch odcinkach. Na pewno mi zajmie to kilka dni. Materiał już dawno mam, już mam część scenariusza, także niebawem ten film, prędzej czy później, pojawi się w sieci. Najprawdopodobniej właśnie na Rumble, gdyż YouTube będzie jakby tym cenzorem, który mógłby usunąć mi ten film. Póki co dziękuję za uwagę i przemyślmy sobie to, co było zawarte w tym opowiadaniu o osiołku i tygrysie, bo szkoda naszych nerwów. Najważniejsza jest cisza i spokój. Wszystkiego dobrego dla was. Z Bogiem.